Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex 2. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy sobie od zadania dla Nery, ponieważ wydaje mi się, że już powinna mieć dla nas nowego questa, więc miło by było się tym zająć i mieć już to z głowy. Także spróbujmy z nią porozmawiać. Jak leci? Jestem gotowa, by pozyskać strategiczne plany Morkonów. Ich niszczycielski potencjał obróciłby depozytorium w gruzy. Należy temu zapobiec za wszelką cenę. Dość dobrze znam Morkonów. Dołączyłem do nich. Istnieją o wiele większe zagrożenia, które czyhają na nas wszystkich. Ataki obcych najeźdźców są dobrze zorganizowane, a ich intencje nad wyraz oczywiste. Ja jednak bardziej obawiam się zakłamania i nieprzewidywalności wolnych ludzi. Przekonajmy się. Dobra, to lecimy. Pokaż mi tych Morkonów. Dobrze, w drogę. Niszczycielscy fanatycy. Morkoni ukryli swoje plany gdzieś tam. Raczej się nie ucieszą, kiedy im je zwędzimy. Dobra, damy radę. Postaram się tutaj akurat rozwiązać tą sprawę bez walki. Idziemy dalej. Z prostej przyczyny, no. Jesteśmy po stronie Morkonu, więc nie chciałabym mieć problemów. Będę tuż za tobą. Gdy patrzę na te fundamenty ludzkości, dziwię się, że ona jeszcze istnieje. Może jak się uda, to jeszcze dzisiaj zrobimy zadanie z Zouzą. Nie rozumiem, co właściwie chcesz osiągnąć. Ale tylko ich rozwścieczymy, kiedy dowiedzą się o naszych planach. Jeśli wolisz tego uniknąć, dopilnuj, aby nas nie zauważyli. Okej, no to może być bardzo trudne, coś powiem ci. Jest tutaj też pole minowe, także musimy się trzymać na baczności. I dobrze by było się zacząć w sumie chyba skradać. Ach, tędy nie przejdę. Plany strategiczne Morkonów, no bo nie być gdzieś tutaj. Tak zakradasz? Dupa. I po co się tak zakradasz? Oni już dobrze wiedzą, że ja tutaj jestem. Co to? Nóż rytualny. Tropiciel. Coś czuję, że bez walki to się jednak nie obejdzie. Czego chcesz? Nie słyszałem od ludzi z groty o jakiejkolwiek zmianie warty. To nie miejsce dla ciebie. Spieprzaj. Okej. Jest skrzynka. I okulary przeciwsłoneczne. Nie wiem, czy nas tutaj widać. Tam coś jest. Właściwie się skradasz. Bo mogę. Dobra, standardowy zamek. Dlaczego właściwie się skradasz? Bo mogę, gościu. To nam klikło. Dobra. Ja wiem, tak, że się nie udało. Spróbujmy. Okej, udało się. Ćwiekowana pałka. Modyfikator niepodatności. Eliksir many, symbol rewaka, kolejny nóż rytualny. Dlaczego właściwie się skradasz? Okulary perspektywa. Czy to nie są przypadkiem te, które ja mam aktualnie na nosie? Drugi egzemplarz? Tak. Dokładnie. Tam po drugiej stronie są chyba ich plany. Odrzucona wiadomość. Miotła. Dobra, no bez walki się chyba nie obejdzie. Człowieku, siedziałem tu na dupie przez bite 3 dni. Lepiej niech ktoś już przyjdzie po tego więźnia. Naprawdę zaczyna mi działać na
kamerny. Czy... Mogę przyjść? Pewnie. Proszę bardzo. Cuknij mnie w dupę, fajfusze. Ale... Zapłacę ci. Mam kryształki. Całe mnóstwo. To znaczy ile? Parę stówek. W skrzyni. Klucz trzymam przy sobie. Dawaj go czym. Gdzie ta skrzynia? Przy wieży radiowej. Na północ od tawarni. Zaprowadzę cię, jeśli chcesz. Nie martw się, koleżko. Wiem już wszystko, co trzeba. Dobra. Oto plan. Pora się stąd wynosić. Co ty nie powiesz, Jax? Właśnie nam się to chyba udało. Oto plany Morkonów, o które prosiłaś. Dobrze, a nawet bardzo dobrze. W końcu dowiem się więcej na temat machinacji tych religijnych świrów. Przejrzę je najszybciej, jak się da. I co dalej? Na razie ci nie powiem. Zapytaj o to później. Dowiedziałaś się czegoś ze zdobytych planów? W rzeczy sam. Wątpię jednak, by te informacje cię interesowały. Dlaczego? Ponieważ traktują o reakcjach emocjonalnych i podejściu do pewnych okoliczności. Na przykład? O stosunku do prokreacji. Co by zrobili, gdyby inne grupy przestały istnieć? O wysoko zaawansowanych technikach związanych z nieuniknionymi zagrożeniami i obawami o przetrwanie. Dobra, chodzi o psychologię, tyle mi wystarczy, obawami. Chodzi o psychologię, o istotę człowieczeństwa. Takie odniosłam wrażenie. Dobra, jak zamierzasz dzięki temu lepiej bronić swój lud? Ty powinieneś pojmować to najlepiej. Kto zna swojego wroga, ten umie skutecznie mu zaszkodzić. Dokładnie. Dobra, i co? I na razie nie masz już nic dla mnie? Przerażająca refleksja, to nie. Dobra. Powiem tak, na początku sobie ją odznaczymy, bo już mi niepotrzebna jest zaznaczona. Po drugie, udamy się do nauczyciela, którego sobie zaznaczyłam, bo chciałabym się nauczyć zaklinania broni. Tylko najlepiej w obozie i najlepiej skorzystać z bastionu w tym wypadku, bo przy okazji będziemy mogli być może zacząć jakieś nowe zadanie. Dobra. To tak, chodźmy najpierw do nauczyciela. Na pewno Draba bym chciała dokończyć dalej. Jeżeli chodzi o Kaję, to chwilowo i tak nic nowego z nią nie zrobię. Ona się na nas obraziła i z tego co się orientuję, dopiero w drugim rozdziale się do nas odezwie. Cześć, Smith. Chciałabym się u ciebie nauczyć gniazda na kamienie. O, twórcę broni na wyższy poziom też mogłabym. Ale tak, zależało mi na tym, bo mamy troszeczkę kamyczków. I mamy ten nóż do masła, prawda? I fajnie by było go sobie podrasować. Tylko gdybym tak znalazła warsztat do broni dystansowej, to nie. Tu Herbert, przemawiam do was. Tylko że to chyba musimy na kuźni. Nie wiem, tu możemy przekuwać. Miecz Albów. Czyli to nie tutaj. A może to po prostu działa tak, że sobie wybieramy kamyczek. Albo wchodzimy w broń i ją zaklinamy. Nie wiem, powiem wam. Dobra, poszukajmy kamyczków. Tutaj mam jakieś kamyczki. Kamień zielony mały. Premia doświadczenia potwory. Premia do ciężkiego ciosu. Premia do zdrowia towarzyszy.
Premia do odporności na pewno mnie interesuje. Tylko, że nie wiem, jak to sobie wrzucić. Okej, na odpowiednim stanowisku. Presa do pocisków to mnie nie interesuje, do broni dystansowej też nie. Na kowadle tego robić nie mogłam, z tego co widziałam. Chociaż... Jezu, wyłącz to Radio Jax. Tragedia. Na kowadle się tego nie da robić, to się tylko przekuwać. Dobra, no to teraz mamy rozkminę. Być może u siebie w domu mam coś takiego. Spróbujmy do Drawa zagadać. Zobaczymy, czy ma mi coś do powiedzenia. Tylko, że Draw sobie... Hej, książę dał nam kolejną misję. Zbieraj się. No to... Dobra, ruszajmy. Co to za misja? O kogo chodzi? Opowiem ci po drodze. Nie mamy dużo czasu. Dobra, Nero opuszcza grupę, idziemy z Drabem. Musi gdzieś tu być. Kogo dokładnie szukamy? Morkona, który podobno wszedł w posiadanie całej góry metalu i może go wynieść z groty. Dobra, szkoda tracić czas. Lepiej poszukajmy go w bazie Morkonów. Czy ja tutaj nie byłam? W podobnym miejscu? Ale... Jax, nie zastanawiaj się. W porządku. Dobra, biegniemy. Tutaj nawet jakieś rzeczy są. O, i przeciwnicy też. Dobra, coś mnie atakuje. Zawsze mnie zastanawiało, co to takie. Co masz na myśli? Takie wielkie skrzynie. Co to przez kółka? Kto by to pociągnął? Nie wiem tego Drab, ale cóż. Trochę żeśmy rzeczy wzięli. Pokazujmy, że gość jest w teorii na tym samym poziomie co ja. Tam są jakieś potworki. No, niekoniecznie mi to potrzebne. Czyli to z tobą miałem się spotkać. Na to wygląda. Dobrze. Zaraz, czy my się skąd znamy? Jesteś jednym z nas. Morkonem? Owszem. Na początek sobie coś wyjaśnijmy. Pojawią się drobne komplikacje. Też mi niespodzianka. Co to znaczy? Wszystko czeka już na odbiór. Cała sterta blachy i dość materiałów, by wznieść niezłe obwarowanie. Pozostaje tylko jeden problem. Słucham. Złom nadal leży w pobliżu posterunku, przy wejściu do grotu. Żartujesz sobie, prawda? Musimy wejść i wyjść z groty z toną żelastwa, nie dając się na tym przyłapać. Albo tak, albo po prostu tam wparować i wszystko wytargać. A potem wszcząć wojnę z Morkonami z powodu jakiegoś szmelcu? Książę nigdy się na to nie zgodzi. Gdyby się dowiedział, to stalibyśmy po łbach rozszerzonym prętem. Cóż, bardziej wam nie pomogę. Menda, i tak już nieźle nas wkopałeś. Lepiej stąd zjeżdżaj, zanim zaświszczy stal. Interesy z tobą to przyjemne. Dobra, to co robimy? Ale bajzer. Cóż za rozczarowanie. Za coś takiego powinienem pozbawić skurwiela głowy. Według mnie prędzej czy później i tak by do tego doszło. Skąd ta pewność? Bo każda nasza misja od księcia to robota głupiego. A ty znowu kurwa o tym? Jeden Morkon nie zdołałby wynieść z groty takiej ilości metalu, nie wciągając w to innych. To wszystko jakiś żart. Może to nieszczególnie zabawne.
Myślisz, że książę da ci wreszcie zlecenie, z którego nie wrócisz z pustymi rękami? O czym ty mówisz? Dobra, otóż zaczyna mi się robić ciebie żal, tu nie ma w ogóle o czym gadać, po prostu przeanalizuj fakty. Ja pierdolę, jeśli naprawdę jesteś taki tępy, to wyświadcz sobie przysługę i palnij sobie w łeb. Otóż zaczyna mi się robić ciebie żal, Drago. Ocknij się i przejrzyj w końcu na oczy. Pomyśl przez chwilę, jak książę ostatnio cię traktuje. A co ważniejsze, co pewnie dla ciebie szykuje. Dobra, ale ty się do tego nie wtrącaj, jasne? Jak słońce. Wkrótce zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Kurwa. No i dobra, no i to by było na tyle. Tutaj jeszcze możemy skorzystać i sobie splądrować parę rzeczy, chociaż nie widzę, żeby było tutaj dużo. Nawet łóżka żadnego w sumie. A nie, jest śpiwór, ale chyba nie mogę skorzystać. Tak. Szkoda, bo fajnie by było, jakbyśmy od razu się przespali i może byśmy dostali nowe zadanie. Cały czas zadanie z Zouzą mi gdzieś tam zalega. Dobra, tu mogę do tego kontenera też jeszcze wejść. Eliksirem to akurat nie pogardzę. Dobra. Tu jeszcze mamy chyba żarolota, więc moglibyśmy się nim zająć. No to akurat skalna ważka, ale to i tak. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć gdzieś tam po drodze, ale wzięłam sobie... Poszłam do cysterny krwi i przywróciłam sobie full życia, bo możemy zawsze korzystać z upuszczania krwi, jeżeli będziemy potrzebowali działania efektu. Dobra, no nie ma co się tutaj chyba szwendać. Audiencja u kleryków, machlojki, przerażająca refleksja, misje główne, to na razie zostawiam to. Nie zostało nam dużo, Velmil Trolla, materiał edukacyjny. Czego ja teraz potrzebuję? Aha, mamy też do niej za kilka dni zajrzeć. No dobrze. Cudownie, czyli dużo nam nie zostało. Chodźmy może do bastionu. Prześpijmy się trochę. Tak, może z nockę lub dwie. I w sumie przy okazji, jak tu jestem, to może bym znalazła coś, gdzie mogłabym sobie te... wrzucić kamyczki. O, proszę bardzo, chyba tutaj, dokładnie. Jednoręczna nas interesuje i teraz możemy sobie dać kamienie. Przypisz. Dobra, możemy sobie wybrać. Mały czerwony kamień, premia do ciężkiego ciosu, premia do odporności, to na pewno. Na drugi kamień byśmy sobie wrzucili może premia doświadczenia do potworów. I na trzeci slot byśmy sobie dali premię do ciężkiego ciosu, bo często też go wykonuję. No i dobra, i cudownie. I przy okazji się prześpimy u siebie w łóżku. Tak jak wspomniałam, na razie z Zouzą nie będziemy robić nic, bo nie wiem, czy sobie poradzę z taką ilością kleryków i tego, co się tam będzie działo u nich. Drab, ty masz mi coś do powiedzenia? Chyba nie za bardzo. Ale możemy jeszcze raz się przespać, może się czegoś nowego dowiemy. Jak nie, to pójdę do Nery. Cholera. Żadna z liczących się frakcji nie ma pomysłu, jak stawić czoła obcym. Dobra, ty dalej nic ode mnie nie chcesz. To jeszcze raz, spróbujmy. Nie. Nie mam pojęcia. Musimy zrobić w tym czasie coś innego. Tu jest Dex. To tak nie za bardzo. Nie wiem, czy Nyra już tutaj przyszła, czy nie. Gdzie jest Nyra? Nyra jest dalej u siebie, czy Nyra jest u nas? Dobre pytanie. Jezus, gdzie jest to depozytorium? Jezu, to nie jest depozytorium. Wygląda na to, że Nyra jest już u nas tutaj. Ale nie widzę jej nigdzie. Ach, tu sobie chodzisz. Cześć, masz coś dla mnie?
Nic ze mną nie masz już. Drap też już nic nie ma. Dobra. Została nam Zouza. Ewentualnie zająć się tymi wrogimi zwiadowcami, ale to bym... Chociaż no w sumie to nie powinno być trudne. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Dobrze. Dobra, spróbujmy zrobić te rozpierduchę. Tylko może byśmy się jeszcze przygotowali trochę. Pod umiejętności będziemy szli konkretne. Alchemię to na razie mam tutaj, żeby... Tylko potrzebuję nowego poziomu. Pod walkę mamy też. Cios w plecy to mam to gdzieś. Granaty nie używam. Broń ciężka. Biegłość w broni ciężkiej. Broń do walki dystansowej. Mistrz prochu. Mistrz pocisków. Energii. To walka mnie nie obchodzi. Przetrwanie. To by się przydało na wyższy poziom. To w budowę byśmy musieli iść. W sumie tą budowę mam taką dosyć zachwianą, ewentualnie otwieranie zamków, inteligencja, zręczność, trofea zwierzęce, inteligencja, zręczność. I jeszcze ewentualnie umiejętności Alba, bo tutaj mnie interesował chyba ten gniew. No to budowa i tutaj ewentualnie oczyszczenie krwi to mam punkty. Spryt moglibyśmy. Dobra, dajmy w budowę full poziom, bo mam bardzo mało w sumie w tej budowie. I dobra. Niby gdzieś mi pokazuje, że jeszcze mogłabym coś włożyć, ale nie mogę. Umiejętności zostawiamy, ekwipunek zostaje. Okej, dobra, bo mi tutaj nie pokazywało, ale mamy. Prawa ręka Bahadura, Attila, a może zawody Gosty? Nie, bo to też było dosyć trudne. Attila na tropie świata to też na razie nie. Dobra, zróbmy tą audiencję u kleryków, zobaczymy jak nam pójdzie. Tym razem. Znaczy tym razem, wy tego nie widzieliście, ale ja próbowałam tego questa już z Zouzą zrobić. I skończył się dla mnie w sposób masakryczny, także może nie wspominajmy o tym. Więc po prostu spróbujemy sobie teraz zobaczyć, jak to będzie działało. Mam nadzieję, że dobrze. Tylko, że chyba możemy podsłuchać rozmowę. Ale capiło tak, że sam Bóg by się zżygał. Musiałem napchać sobie starych skarpet do nosa, by tego nie czuć. Zatkałeś nos? Taki to pożyje. Nigdy nie zapomnę tego smrodu i tej ciągłej modły. Sami najświętsi by przy tym ochujeli. Ty to zawsze szukasz dziury w całym. Ej, ale powiem ci coś, co cię pocieszy. Morkoni szukają takich jak my. Coś mi mówi, że tym razem nam się powiedzie. Nie jestem pewien, czy dam radę zrobić jeszcze krok. Stopy mi zaraz odpadną. Przysięgam. Zaprowadzę cię tam na kopach. Dalej, ruszaj się. No nie wiem, panowie, czy Morkoni was przyjmą. No jak teraz stoi Dimitr na straży, to raczej nie powinno być z tym problemów. Dobra, u kleryków mamy chyba wszystko już zrobione. Także możemy spróbować rozwiązać tutaj sprawę i zrobić jedną wielką gadkę, szmatkę z Reinholdem. Okaż mi szacunek, a odwzajemnie go. Zouza przyszła. Przyprowadziłem ze sobą Zouzę. Obecnie działa jako posłaniec Morkonów. O tak, Zouza. Pamiętam ją. Dowódczyni, która mężnie poprowadziła swe oddziały przeciwko Albom w Ignadonie. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy klerycy naprawdę dali się wyrzucić z horty w Ignadonie? Tak wam na nim zależało. Tak. To jedno z wielu dźwiganych przez nas brzemion. Wspominamy tę stratę z bólem, postęp technologiczny, jaki nastąpił w Hord. Lecz gdybyśmy tam zostali, najpewniej wszyscy byśmy zginęli. Jedna z twierdz najeźdźców wylądowała dokładnie u wejścia do miasta, niszcząc niemal wszystko. Czy to dlatego opuściliście Hord?
Ponoć albowie, po tym jak już się zjawili, spuścili wam taki wpierdol, że uciekaliście, aż się kurzyło. Wasz słowa. Niczego nie neguję. Takiego dokonaliśmy wyboru. Inaczej nie zdołalibyśmy przetrwać. Ha! Podkuliliście ogon, gdy tylko zwiększyliście kłopoty. A mimo to ci głupcy ryzykują dla was życiem. Przybyłeś tu wyłącznie po to, by nas obrażać? Obrażać takich tchórzy? Strata czasu. Wasza żałosna, blaszana armia niebawem i tak zmieni się w kupę złomu. Jeśli nie za sprawą albów, to bez wątpienia z powodu chmar stworzeń rozsyłanych wszędzie przez najeźdźców. Dość tego! Koniec rozmowy! Zouza opuszcza grupę. No i witam. Proszę, mamy towarzystwo. No i pięknie, co nie? Chodź tu, tutaj jestem. No, jak zwykle. Dobra, zrobimy tak. Po pierwsze robimy zapis gdzieś tutaj. Po drugie... Lecimy. Tu jest dosyć niebezpiecznie. Te drony będą mi najbardziej psuły życie. Ja bym te drony chciała zabić. A mi gra trochę nie daje, nie? Dobra, bo te drony najwięcej robią krzywdy mi. Ej, no what the hell? W ogóle tego się nie da przejść. Dobra, spróbujemy jeszcze tak ze trzy razy, ale ja coś mi się wydaje, że... Dobra. Dobra, drona chcę jakiegoś. Mało mam paliwa. Dobra. Nie ma opcji, powiem wam. Nie. Ja już się z tym pogodziłam. Dobra. Powiem tak, nie robimy tego. Szybki zapis. Nie wiem, w którym miejscu mam. Dobra, przed rozmową z Reinholdem. No i tak to zostawiamy. Sami widzieliście, że to nie jest prosta robota. Skoro na razie nie mam nic tutaj do roboty, to chyba zostało nam nic innego, jak spróbować sobie z wrogimi zwiadowcami. Myślę, że możemy spróbować, tylko żebym się teraz nie pogubiła. Amfiteatr. I spróbujmy się udać w ich stronę. Zouza mi powinna też pomóc akurat w tym, także na spokojnie. Ja chyba troszeczkę źle poszłam, ale to nic. Przejdziemy sobie w takim razie tędy. Siup. Tu coś mogę jeszcze zebrać. Wow, sałaty znalazłam. Rysunek. Fotografia drzewa wiśniowego. Tu są eliksiry jakieś, więc to akurat zbiorę sobie. Mała torba z eliksitem. Zobaczymy, czy uda nam się pozabijać tutaj tych wrogich zwiadowców. O, mam teraz faktycznie premię dzięki temu kamieniowi. Nie no, widzę, że tutaj potwory są całkiem w porządku. Tu się ktoś leje. Coś czuję, że mi zaraz sksują. Pomagierzy jacyś. Pięknie. Hej ty, ani kroku dalej. Czego chcesz? Szukam Alba. Ponoć niedawno był w kraterze. Prosisz o pomoc? O co chodzi? Prosisz o pomoc? Podaj mi jakieś imię, opis, czy cokolwiek. To pieprzony Alb. Biały jak prześcieradło, łazi w blaszanym uniformie. Potrzebuję szczegółów. Czy wiesz o nim coś więcej? Nieważne. Jest jeszcze coś, w czym na pewno możesz mi pomóc. Pokaż torbę. Tak, pieprzone kryształki.
Nie chcę cię skrzywdzić, więc daj mi kilka kryształków. Zbieram je w słusznym celu. Mhm. A co ja? Jałmużnę rozdaję? Idź żebrać gdzie indziej. Jaja sobie robisz? To napad, kretynie. Oddawaj ten cholerny eleksir. Tacy jak ty są mocni tylko w gębie. Naprawdę? Powiesz to robakom, jak powąchasz kwiatki od spodu, gnojku. Brać go! Zoza, robimy rozpierduchę. Jesteście żałośni, panowie. Dobra, odepchniemy go trochę. Coś mnie chyba atakuje jeszcze z tyłu. Czy nie? Niekoniecznie. Dobra. Otis? Nie chciałam ci tego robić, stary. Dobra. Pani pomagi, ale chyba nie umie się bić za bardzo. Tak coś czuję. Do widzenia. Och, te fale na ekranie mi się robią czasami, nie wiem skąd to się bierze. No i do widzenia. Nie będziecie mi tutaj haraczu ode mnie wygrzebywać. Tam chyba od jednego nie wzięłam miecza, ale już nie chcę mi się biegać i szukać. Zouza tam się troszeczkę podtruła, widzę. Oj, tam spokojnie. Przeżyjesz. Uszkodzona tarcza. Wątpię, że będzie lepsza. Chociaż możemy sprawdzić sobie ją. Uszkodzona tarcza. Nie, jest słabsza. Dobra, spróbujemy wykończyć jeszcze dzisiaj tych zwiadowców. Może nam się chociaż to uda. Nie wiem, bo to z jednej strony są najeźdźcy, a z drugiej może być tak, że okaże się, że jest prościej z nimi niż z tą głupią gafą dyplomatyczną. Trochę daleko się znajdują. Talerze mogę zabierać? Chyba nie mogę. Nie. Moment. Nie. Dobra, ziółko to może bym akurat zebrała. Bo jakbym chciała robić mikstury lecznicze, to będziemy mieli przynajmniej ku temu składniki. Dobra, i gdzie wy niby tutaj stoicie? Tutaj gdzieś niby. Aha. Nie podoba mi się to trochę. Dobra. Wszystko gra. Co gra? Tu jeszcze... O! Dobra, wy nie jesteście jacyś wcale trudni. Jakby mi się tak... Dobra, chciałabym tak, wiecie. Tylko, że się teleportują. To już nie jest fajne. Jakbym tak jednego pokonała, to bym była zadowolona. No właśnie, na przykład ciebie. Wy się troszeczkę ze mną bawicie chyba. No, jak najbardziej. Przydałaby nam się troszeczkę większa regeneracja witalności chyba. Do widzenia. Może uda mi się go dobić? Uda mi się? Nie uda mi się. A jednak. Wow! Co się stało? Chyba wlazłam na jakąś minę, coś czuję. Albo i nie. Nie mam pojęcia.
Dobra, może tak. Do widzenia. Ewentualnie z tego blastera tak dostała. O kurde. Naprawdę. Nie mówcie mi, że od nowa muszę. Na szczęście chyba nie. Tylko żołza już mi nie żyje, nie? To ty tak chyba mi strzelasz z tej broni, gościu. Dobra, bo jest was parę tutaj. Wow, 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 wow. Moment, moment, moment. Walnę ciebie. Albo ciebie nie walnę wcale. Dobra. Zróbmy tak, wyleczmy się jeszcze raz. Zróbmy zapis. Zouza na szczęście już wstała. Dobra, ona poszła się zająć tamtym. Więc ja bym się zajęła tobą. Nie wiem, ile mi ich jeszcze zostało. Okej, Zouza jednak przyszła do tego. Weź się, typie, szanuj. Dobra, to mi nic nie dało. Kurde, no teleportują się dziady. Nie mam wytrzymałości. Dobra, dziękuję. Podżegacz. Nie zgubił gdzieś tu broni? Na to wygląda, że niekoniecznie. Burzowy jaszczur jeszcze nam tu przeszkadzał. Dobra, zostało was jeszcze tyci. To było głupie. Dobra. Okej, Jax. Zróbmy tak. Kto pierwszy? Ja byłam pierwsza. Ała. Dobra, spróbujmy. No gdzie uciekasz? Co robisz? Pięknie. Tylko nie wiem dlaczego, ale broń znowu mi gdzieś się zgubiła i upadła. Jeszcze jeden nam tylko został. Dobra, od tego mamy broń. I zostałeś jeszcze tylko ty. Dobra, Zouza mi już teraz powinna pomóc. Matko Boska, bez problemu. Dobra. Weźmiemy go. Chciałam go przewrócić. Do widzenia. Dobra, pięknie. Jeszcze cios. Super. Jeszcze tutaj gdzieś jedno ciało leżało. Pięknie. Dobra, moi drodzy, udało nam się wykonać w sumie chyba ostatnie zadanie główne, co ciekawe, i możemy na spokojnie zrobić już, jak to się mówi, no, level na kolejne, wiecie, jak to się mówi, Boże kochany. Możemy zrobić na kolejny rozdział już chyba awans, ale zanim to zrobię, to muszę się upewnić, że nikt już w bastionie nic ode mnie nie chce, to znaczy, że Nyra nie ma dla mnie zadania. Tak już na wszelki wypadek się dzień jednym prześpię. Muszę się upewnić, że Nyra nie ma dla mnie żadnego zadania i drab, bo jak na razie widzieliście, zadanie z Zouzą jest nie do wykonania. Więc na razie to zostaje, ale jeszcze oni mi zostali. Chciałabym ich wykończyć z tymi zadaniami, jeżeli się tylko da. Nie powinienem się zatrzymywać. Jax, nie marudź. Co potrafię najlepiej. W ten sposób zdołam pomóc. Drab. Ty nic do mnie nie masz. Nyra. Nie.
Dobra, czyli w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie z Dawkinsem. Nie chcę już tego robić dzisiaj, bo może się zrobić gorąco czy coś. Jednak wejście w nowy rozdział najczęściej kończy się tym, że jest gorąco. Jeszcze tak na szybko sobie zrobimy przegląd misji. Zakażenie mamy. Szósta siła. No to to zrobimy, jak porozmawiamy z Dawkinsem. Automatycznie zakażenie też. Towarzysze. Kaja jest jak na razie na nas obrażona. Audiencja u kleryków. To na razie nie zrobimy. Machlojki. Też na razie nie da się tego zrobić dalej. Karakis. Zawody Gosty. Z Jagunem byśmy musieli się zmierzyć, ale Jagun jest jak na razie dla nas trochę za silny. Attila na tropie świata zewnętrznego, arena też jest chyba już dosyć trudna. Ewentualnie moglibyśmy spróbować jedną walkę zrobić. Prawa ręka Bahadura. W sumie też moglibyśmy sobie to zrobić, tylko tak. To zadanie pokaże, czy będę chciała grać stricte Morkonem, czy będę chciała z Morkonów przejść do Banitów. I tutaj ważna sprawa. Automatycznie, jeżeli przejdę później z Morkonów do Banitów, to umiejętności Morkonów zostaną dla mnie zablokowane, to jest logiczne, i odblokują mi się te od Banitów. I ja nie wiem, czy ja za bardzo chcę zostać Banitą, czy nie wolałabym u Morkonów zdobyć ostatecznego awansu. Bo tak, tutaj mamy receptura dopalacza stalowa skóra, która chroni przed truciznami i ich pochodnymi. Mamy tutaj podobny czar u Morkonów, czyli usuwa wszystkie efekty statusu. Więc ten dopalacz jest dla mnie potrzebny. Receptura dopalacza podnieś mnie, który dodaje Ci siły na jakiś czas. Nie wiem, co to konkretnie znaczy, ale Morkoni mają podobne umiejętności. Na przykład pozwala Ci nauczyć się, to nie. Zwiększa Twoją witalność, gdy jesteś aktywny, to nie. Gniew, na przykład wpadasz w zabójczy szał i zadajesz większe obrażenia. No to w sumie bardzo podobne. Receptura dopalacza krew życia, która regeneruje Twoje punkty życia przez jakiś czas. Mamy odpowiednią tą samą tutaj. Regeneruje Twoje punkty życia, dopóki rytuał jest aktywny, czyli nie potrzebujemy tego. Kolejne. Przyspiesza regenerację wytrzymałości przez jakiś czas. Mamy tutaj o tej witalności, zwiększa Twoją witalność i mamy też, że potrafimy szybciej biegać, więc bez sensu. Biec szybciej przez jakiś czas, mamy tutaj, więc wydaje mi się, że zostaniemy sobie u Morkonów i do Banitów dołączać nie będziemy, więc tak będę chciała rozwiązać właśnie zadanie tutaj u Morkonów, żeby do tych Banitów nie dołączać. Powiem Wam zresztą, na czym polega później szkopuł, jak będziemy to zadanie wykonywać, i chyba moglibyśmy sobie zrobić Attilę tą. Zobaczymy. Moi drodzy, na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie, jeżeli Wam się podobało. Zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!